Cześć ludzie, mała odmiana operatorów, ale to wciąż NECA, jak widzicie. W końcu udało mi się dostać Ezio z Assassin's Creed Brotherhood w wersji białej, czyli ten bez zbroi w przeciwieństwie do czarnego. Ten natomiast wydaje się też, że nie ma żadnej broni, ale ma za to masę wymiennych dłoni. Tu mamy oczywiście kilka zdjęć, ma też oba ostrza, gdyby ktoś pytał. Tak niestety nie będzie się dało zrobić, to już jestem tego pewien. Tu mamy jego dwie wersje. Biały, czarny, jedno ostrze, opakowany w zbroję, miecz. Znów Ezio, oczywiście ludzie, którym trzeba za to podziękować. To tyle. Jako fan Assassin's Creed nie mogę się doczekać, żeby wyjąć z pudełka, także jedziemy. I jak widzicie, wszystko już jest poza pudełkiem, także trzeba Ezio powoli jakoś podwracać. Pierwsze, co mogę powiedzieć, to przed chwilą w rękach miałem Predatorów, także Ezio wydaje się strasznie mały, tak naprawdę. No ale okej, od razu w oczy rzuca się to, że jest bardzo fajnie wymalowany. Ładne kolorki, nie jest oczywiście po prostu biały, jest raczej szary z białym drybrushem. Tak, powinien mieć dosyć dużo punktów ruchu, z tego co czytałem, z tego co widziałem. Zaraz się nimi zajmiemy, tu mamy wszystkie jego wymienne dłonie, tu mamy tak, gestykulująca, chyba że można w nią wsadzić kuszę, której on niestety nie ma. Dosyć ładna prawa dłoń. Tu mam jeszcze tak, rozłożoną prawą. Do kompletu mamy rozłożoną lewą. Przy okazji muszę powiedzieć, że nie są dokładnie takie same, są, musiały być zdecydowanie rzepione osobną, także plus. I ręka do trzymania miecza czy czegoś. Miecza niestety żadnego nie ma. Od razu ruszę stawem, ponieważ farba jest niestety zaklejona trochę. I jak widzicie, nie trzyma się stawu, więc one będą białe. Ale stawy są schowane tak głęboko, że tego nie widać tak naprawdę. Także tak, może przyjrzyjmy się Eciowi z bliska. Twarzy niestety nie zobaczymy, bo kaptur leży mu na głowie. A czy jest podobny do siebie? Powiedziałbym, że niekoniecznie. Trochę ma chyba tą swoją bródkę za grubą. To raz. Kaptur mógłby jednak trochę bardziej podchodzić na boki. Jeśli zastanawiacie się, jak on wygląda bez tego, nie będę zrywał, ale mogę wam od razu powiedzieć, powinien mieć trochę włosów wyrzeźbionych, ma na pewno dziurę w głowie, do której kaptur jest włożony. Wszystko jest w miarę pomalowane, oczy. Twarz na pewno jest wyrzeźbiona, ponieważ przecież mam jeszcze Ezio w tej trochę bardziej limitowanej wersji bez kaptura. Dosyć fajnie, zastanawiałem się swoją drogą, czy jej nie kupić. Ale w końcu tego nie zrobiłem, tu jak widzicie część jest nałożona. Jak kamizelka. Trzymana przez ten pasek. Aha, tu właściwie jest ta dziura pewnie w plecach, do której to jest włożone. Samo pelerynka, tu jak widać śrubka. Peleryna oczywiście się nie rozkłada. Dalej mamy świetnie wyrzeźbione znów karbasze. Ze wszystkich stron. Drugi jest taki sam. Tak, taki sam, trochę inaczej malowany. Dokładnie taki sam, pas asasyński. Dosyć miękki. Mamy rzucone noże. Kiecka jest tym razem w kilku częściach. Pierwszą mamy jedną tu. I tu. Do tego mamy tu. Nogi, pirackie buty. Ta noga od razu jest, widzę, że skręcona nieźle. Okej. Okay. To co? Zakres ruchu. Rzucę okiem na opakowanie. Jestem pisany, że mam 38 punktów. Chcecie, liczcie. Tak, głowa oczywiście we wszystkie strony. Góra, dół trochę. Niestety ten kaptur za bardzo na boki odlatuje, naprawdę. Coś tu się kręci w pasie? Chyba tak. Chyba, nie wiem, to wygląda trochę niepewnie. Dobra, ale uznam, że tu jest staw. Tu jest oczywiście do zginania. Jak widać, bardzo fajny.
Pod tą kamizelką widać, że ręce ruszają się po pierwsze na boki, znaczy no właściwie do przodu, do tyłu. Na boki, trochę te ramienniki przeszkadzają. Oczywiście ogólnie stroju jest za dużo tak naprawdę, żeby wykorzystać to wszystko w pełnym zakresie, no ale cóż, i ruszają się także do wewnątrz i na zewnątrz. Dalej mamy obrót w bicepsie. Co jest trochę niepotrzebne, mając obrót też tutaj niżej, ale ja zdecydowanie wolę biceps. Szkoda, że nie zrobiono większej dziury w rękawicy i na przykład pod tym kątem nie zrobiono, w tym miejscu nie zrobiono dodatkowego stawu w niższej części ręki. No ale tak, to jak widzicie, da się obracać, zginać przód tyłek zawsze, to jest na stawie kulkowym. Dłoń, to widzieliśmy, na wszystkie strony, do przodu, do tyłu i zakręcić. Ostrze. Aha, ostrze można wyjąć, jest dosyć dosyć elastyczne, ale je złamałem, także naprawdę uważajcie ze swoimi. Okej, okay, ostrze wchodzi dotąd lub wychodzi, no kiedy je się wysunie. Okej, okay, tutaj jest nawet nieźle, jest, właściwie są za krótkie jak na ostrza Ezio z tej gry. Dobra, ale serio, uważajcie z nimi. Na szczęście można je wyjąć, czyli drugie, jak przypuszczam, także. O, nie, wydaje mi się, że oni tak mimo wszystko mają jeszcze trochę dłuższe te ostrza. A, ale to nie wychodzi. Nie, serio, przepraszam, ale zastanawiam się nad tą długością, bo ono na pewno było o wiele dłuższe niż to, które miał Altair w pierwszej części, tak samo o wiele dłuższe niż ostrza Ezio z dwójki. Okej, okay, może takie, może nie, ale chyba jednak dłuższe. W każdym razie to się rusza trochę na boki, nie wychodzi całkiem z tego miejsca. Ale tak, druga ręka, o, trochę swobodniej do góry. A, nie, nawet nie. Zakręcić oczywiście w bicepsie, tak, tak, we wszystkie strony, tu łokieć, tu się kręci, dłoń się kręci. O, dobra. W pasie wszystko w końcu działa. Teraz nogi. Nogi mają niestety stawy w stylu Hasbro, nie tak jak Predatory. Czyli tak, trzeba tę kulkę zakręcić, tak naprawdę, żeby coś z nią zrobić. Wtedy, kiedy jest na bok, to już noga nie pójdzie do przodu. Kolana ma tak samo wycięte na ostrych kątach, tak jak spon, którego niedawno recenzowaliśmy. Podwójny staw w kolanie. Dosyć nieźle. Zakręcić można w bucie. Stopy lecą do przodu i do tyłu. Także na boki nie za bardzo, trochę niby. I zgiąć można je w palcach. Co my tu mamy? Gdzie my to mamy? Tak, tak, jedno kolano. Drugie, but, cyk. No i jeszcze palce. Okej, okay. Dobra. Gdyby nie to, że nogi niestety trzeba, no właśnie, na stawach Hasbro są, byłyby naprawdę bardzo fajne. Tak jak mówię, uważać na to ostrze. Nie połamać tego cholerstwa. A skoro już. Właściwie to chciałem tą drugą rękę. Czekajcie, w którą do strony było? Chyba w tą. Może być w tą. W tą. Tak. No właśnie, zrobić ręce skrzyżowane z tego, z grafiki promocyjnej. No niestety nie. Nic z tego. Ogólnie jedna rzecz, która mi się tak naprawdę nie podoba w tych Eciach, także w tym z dwójki, którego mam. To, że kaptur po prostu siedzi tak nisko, że głowa się wydaje jednocześnie mała i bardzo duża. On też się wydaje cały pochłonięty przy całym tym ubraniu. Ezio w grze jednak miał trochę więcej gracji.
Muszę powiedzieć. Ale mimo wszystko jest bardzo fajny. Dobrze, że da się nim tak bardzo ruszać, choć szkoda, że ręce nie mają lepszego zakresu. Gdyby miały te podwójne stawy w łokciach, powinno się w miarę dać skrzyżować te łapy. Teraz niestety nic z tego nie będzie. Nie da się nawet takich mieć, tak jak Ezio podczas walki. A to lewe ostrze jest za krótkie w porównaniu do prawego. Tak przy okazji. Ale okej. Okay. To schować. Tego niestety schować się nie da. Mam nadzieję, że tego. Wiecie co? Nie będę zmieniał tej dłoni. Wyjmę to ostrze. I zmienię dłoń lewą. Uwaga, zaraz wracamy. Aha. Lewa wyszła bez problemu dla odmiany. Może dam tę dłoń. Tę, do której oczywiście wysunięte ostrze bardziej pasuje. Pomiędzy palcami. Może ta też jednak wyjdzie? Uwaga. O, wyszła. No to bardzo fajnie. Tu natomiast tam te do trzymania miecza. Którego ten Ezio nie ma, ale że, tak jak mówiłem, skończyłem ledwo z kreatorami. Wezmę miecz od Losta, który trochę. Oj, cholera, Ezio, uważaj. Którym zrobiłem lekką dziurę w rękawie. Prawie. Tu mam ten pseudomieczyk. Bardzo żałuję, że tego ostrza się nie da wyjąć, ponieważ ono będzie cierpiało tutaj. Jest na tyle długie, że przeszkadza w ruchu ręką, niestety. Tu mamy to. To jest właściwie, no właśnie, ledwo dłuższe od tych noży, których Ezio używa do walki. Dobra, co my mamy? Tu też dam otwartą dłoń. Jak mówiłem, mam jeszcze taką do gestykulującą lub do trzymania kuszy. No okej, tak, zobaczmy, czy da się nim kucnąć. Może. Oczywiście od razu powiem, że się nie da, no ale nie zaszkodzi tego sprawdzić. A! Oczywiście nie oszukujmy się, ta szata jest mimo wszystko zbyt gruba, jest jej zbyt dużo, żeby zrobić z nim coś poważnego tak naprawdę. Można, no nie wiem, zasadzić kopa strażnikowi czy coś, bez problemu, ale od razu mówię, nie oszukujmy się. To jest neka, nie zrobi się z tym tak naprawdę za dużo. Mimo tego, że teoretycznie można to. Bez jaj. Bez jaj. W każdym razie można zrobić inną pozycję, dobrze znaną dla Eciowi. Z wysuniętymi ostrzami. I w tej chwili także kończę. Jak widzicie, teoretycznie rusza się bardzo dobrze, w praktyce nie przesadzajmy. Mamy multum dłoni, choć osobiście wolałbym raczej jakąś broń. Ale jednakowoż sam Ezio wygląda świetnie w takiej pozycji, czy w jakiejś innej, w której uda się go włożyć. Patrzę na pudełku, naprawdę nie ma nic jakiegoś bardzo dynamicznego. Ale myślę, że niektórzy ludzie dadzą sobie radę bardziej kreatywnie ode mnie. W każdym razie figurka oczywiście jest warta uwagi, będzie świetnie wyglądała z Ezio'em ze dwójki i nadchodzącego Revelations, czy tam nadchodzącej figurki z Revelations, która wygląda wprost cudownie na zdjęciach. Niestety będę musiał mieć wszystkich Ezio'ów, choć tym razem każdego po jednym. A że tego z dwójki mam w wersji czarnej. Ten z Revelations będzie szary, to przynajmniej daje fajną różnicę w kostiumach. I to tyle. Spodziewajcie się recenzji tego z dwójki, tego z Revelations, kiedy w końcu wyjdzie. A tymczasem żegnam się. Na razie. Do następnego.